bo pierwszy set i trzeci były takie, no, pierwszy wygrany, trzeci był w miarę wyrównany, zabrakło nam szczęścia w końcówce. A o drugim i czwartym to lepiej nie gadać, w szczególności o czwartym, za dużo błędów, w szczególności z zagrywce i przyjęcie też było troszeczkę kiepskie. Mam nadzieję, że w środę pokażemy się z lepszej strony i w końcu zdobędziemy upragnione punkty. Spodziewałyśmy się tutaj zaciętej walki. Zdajemy sobie sprawę, że drużyna z Mielca gra zdecydowanie lepiej niż to było wcześniej. Dziewczyny mają pecha jak na razie, bo grają dobrze, a nie zdobywają punktów. Ja się cieszę, że my wywozimy 3 punkty i czeka nas następne wyzwanie, bo gramy za 2 dni z Muszyną, później z Bielskiem, także te punkty nam były bardzo potrzebne. No nie zdobywamy punktów i to jest chyba nasza największa bolączka. Chociaż te punkty w tych pierwszych 4 kolejkach, patrząc po możliwościach zespołów przeciwnych, spodziewaliśmy się, że będzie ciężko, natomiast liczyliśmy, że na jakieś punkty po tych 4 spotkaniach na naszym koncie będziemy mieli. Mamy 2 sety, mogło być ich troszkę więcej, mógł być chociaż punkt czy 2, no ale na dzień dzisiejszy ich nie mamy. Przed nami bardzo ważne 2 spotkania w środę i w piątek z Wrocławiem i przed Białymstokiem.